dobry Państwu. Skupimy naszą uwagę na liczebnikach porządkowych, wielokrotnych i wielorakich. Tych problemów poprawnościowych dotyczących użycia tychże liczebników mamy kilka. Więcej oczywiście, jeśli chodzi o liczebniki porządkowe, w mniejszym stopniu te problemy dotyczą liczebników wielokrotnych i wielorakich, które dzisiaj zresztą są rzadziej używane. Zatrzymajmy się najpierw na liczebnikach porządkowych, bo jak powiedziałam, one tutaj niosą ze sobą więcej różnych problemów poprawnościowych, często sprawiają przynajmniej w niektórym obszarze kłopot użytkownikom języka. Liczebniki porządkowe wskazują miejsce zajmowane w szeregu, w jakiejś grupie przez obiekt nazywany przez rzeczownik nadrzędny wobec liczebnika. Te przykłady licznie podane są na slajdzie, a więc pierwszy, drugi, trzeci, setny, 28, tysięczny i tysiączny, bo takie obie formy są możliwe, obie możemy zastosować. Ze względu na właściwości gramatyczne liczebniki porządkowe bywają we współczesnych pracach językoznawczych traktowane jak przymiotniki, odmieniają się bowiem przez przypadki, liczby i rodzaje. W podręcznikach szkolnych znajdujemy informację, że w zdaniu liczebniki porządkowe zawsze są członem podrzędnym grupy składniowej i pełnią funkcję przydawki. Podręczniki szkolne bardzo często odwołują się do tej tradycyjnej gramatyki i te zmiany do określenia, to inne spojrzenie na niektóre kategorie gramatyczne zdecydowanie później do tych podręczników szkolnych trafia. Odmiana tych liczebników porządkowych zazwyczaj nie sprawia nam jakichś większych kłopotów, większych trudności. Wątpliwości jednak może budzić forma i odmiana liczebników porządkowych wieloczłonowych. Bardzo często my z tymi błędami spotykamy się. Słyszymy, że w roku 2023 coś się na przykład wydarzyło. A więc te liczebniki porządkowe faktycznie sprawiają pewne trudności. O czym trzeba pamiętać przy odmianie tych liczebników? Trzeba pamiętać o tym, że zakres stosowania form porządkowych w liczebnikach wieloczłonowych zależy od liczby i zależy od wartości semantycznej tych członów. I można wskazać kilka reguł szczegółowych. Reguł szczegółowych, które precyzują, jak te liczebniki wielowyrazowe, porządkowe odmieniać, jakie tutaj zastosować reguły, jakie zastosować zasady, o czym trzeba pamiętać. No i przyjrzyjmy się właśnie tym regułom. Jest ich kilka, natomiast one nie są jakieś bardzo skomplikowane, natomiast wymagają po prostu przyswojenia i potem respektowania wtedy, kiedy po liczebniki porządkowe, wieloczłonowe sięgamy. No więc te reguły. Jeżeli liczebnik porządkowy, wieloczłonowy ma dwa człony, człony oznaczające dziesiątki i jedności, to oba człony przyjmują formę porządkową, a więc 25, 20, dziesiątki, 5, jedności, 25, uczeń, 63 godzina, 81 pacjent. A więc ta ogólna zasada jest prosta do zastosowania i raczej z tymi kategoriami, z tymi liczebnikami tego typu nie mamy większych trudności. Jeżeli natomiast pierwszy z dwóch członów oznacza tysiące lub setki, a drugi dziesiątki lub jedności, to pierwszy człon ma formę liczebnika głównego, a drugi porządkowego. Przykłady: 100, czyli to są setki, 108 strona, 8 jedności, 415 rok, 400, to jest oczywiście ta kategoria setek, 15 dziesiątki, i do określenia
rok. Mamy 650 poprawka. 1000, tu oczywiście wchodzą nam tysiące, 1003 wchodzą jedności, rok naszej ery. Natomiast już przy tej grupie liczebników porządkowych pojawiają się problemy, pojawiają się wahania. Nieraz usłyszymy 415 rok. Oczywiście nie, to nie jest poprawna forma. 1003 rok. No oczywiście też nie. Ale rzecz jasna, powiemy rok tysięczny. Tak samo jak powiemy rok dwutysięczny, o czym jeszcze za chwileczkę będę mówić. Kolejna reguła. Jeżeli pierwszy z członów oznacza tysiąc, a drugi pełne setki, to tylko ten drugi przyjmuje formę porządkową. Rok 1500, 1400 opona. Nie rok 1500, nie 1400 opona. Takich konstrukcji nie używamy, nie utrudniamy sobie życia, moglibyśmy powiedzieć. Jeżeli liczebnik porządkowy, wieloczłonowy ma więcej niż dwa człony, to formę porządkową przyjmują te, które oznaczają dziesiątki i jedności. 344 paragraf. 1989 rok. 8415 klient. Też wydaje się, że nie jest to reguła trudna do zastosowania. Jeżeli pierwsze człony w tych liczebnikach porządkowych, które omawiamy, oznaczają tysiące, a następne jedności, liczby od 1 do 19 lub pełne dziesiątki albo setki, to człony oznaczające tysiące mają formę liczebników głównych, a pozostałe porządkowych. I tu tych kłopotów, tych trudności chyba pojawia się najwięcej. Mówimy, powinniśmy mówić rok 2001, rok 2015, rok 2020, rok 2300. Nie 2001, 2015, 2020 czy 2300. To są dość powszechne błędy. Ale oczywiście powiemy rok 2000. No bo właśnie, zapamiętajmy, tak? Po pierwsze, od daty narodzenia Chrystusa jeden raz mieliśmy rok tysięczny i jeden raz rok dwutysięczny. Moglibyśmy powiedzieć, rok 2000 był ostatnim rokiem XX wieku, kolejny, 2001, otworzył XXI wiek. I zapamiętajmy jeszcze jedną taką uwagę dotyczącą właśnie używania liczebników porządkowych. Niepoprawne są często słyszane formy 2001, 2023 i tak dalej. One właśnie pojawiają się wtedy, kiedy używamy takich konstrukcji, w których musimy podać rok. Jedyne prawidłowe powinny brzmieć 2001, 2222, tak jak pojawiło się na naszym slajdzie. I jeszcze jedna uwaga, taka poprawnościowa, dotycząca właśnie liczebników porządkowych. Kłopoty, jak widać, sprawiają nam, to słychać w środkach masowego przekazu, też w takich różnych rozmowach codziennych, właśnie kłopoty sprawia nam podawanie roku, ale też zdarza się, że kłopoty sprawia nam odczytywanie dat. To też jest taki problem poprawnościowy, o którym trzeba wspomnieć przy okazji omawiania liczebników porządkowych. Nazwy miesięcy, jak wiadomo, łączą się z liczebnikami porządkowymi od 1 do 31. W języku polskim nazwy miesięcy powinny występować w dopełniaczu. A zatem powinniśmy te daty odczytywać w następujący sposób. 1 stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja
i tak dalej. Dziś jest 1 maja. Przyjdziemy dopiero po 1 lutego. Wyjątek jest oczywiście, bo to tak często, jeśli chodzi o te różne reguły, które pojawiają się w polszczyźnie. Wyjątek stanowią nazwy świąt, w których dopuszczalne są dwie formy. 1 maj, niech się święci 1 maj, tak? Ale też oczywiście 1 maja możemy powiedzieć. Aby ustrzec się błędów, można dodawać w myśli słowo dzień. Nie musimy tego słowa wypowiadać, ale w myślach sobie dodawać. Powrócić 1 stycznia, powrócić w myślach dnia 1 stycznia. Zrobić coś na pierwszy, w myślach, dzień czerwca. Jeśli w tekście słowo dzień jest obecne, to powinno mieć ten sam przypadek, co łączący się z nim liczebnik porządkowy. Ale liczebniki porządkowe sprawiają nam jeszcze inne trudności. Jakie? Otóż trudności mogą się pojawić przy formach męskoosobowych w liczbie mnogiej. Nie sprawiają nam natomiast kłopotów formy niemęskoosobowe typu piąte klasy, szóste zawody. Stanowisko językoznawców w sprawie użycia form męskoosobowych i zapisy w wydawnictwach poprawnościowych ewoluowały. Jeszcze na przełomie wieku można było przeczytać, i tu zacytuję, błędne są formy piąci, szóści, siódmi i tak dalej. Nie mówimy zatem piąci chłopcy, szóści sportowcy. Jednocześnie w tym samym źródle poprawnościowym, w słowniku takim właśnie dotyczącym trudnych form w polszczyźnie profesora Podrackiego, znajdujemy jeszcze taką informację. Słowniki rejestrują takie formy jak setni, trzechsetni, sześćsetni, tysięczni i tysiączni, trzechtysięczni, milionowi, bilionowi. A więc no widać było, można powiedzieć, jakiś rodzaj niekonsekwencji i my mamy w słownikach nawet tych samych autorów poświadczenie, że językoznawcy swoje stanowisko zmienili, że po jakimś czasie ci sami autorzy już o tych formach pisali w inny sposób. Na przykład w nowym słowniku poprawnej polszczyzny pod redakcją Markowskiego, to był słownik wydany na przełomie wieku, czytamy, że formy męskoosobowe mogą przyjmować jedynie wyrazy pierwsi, drudzy, trzeci, czwarci, nie istnieją liczebniki piąci, szóści, siódmi. A więc podobnie jak Podracki, również taka uwaga znajduje się u Markowskiego. Ale z kolei w późniejszym słowniku, wielkim słowniku poprawnej polszczyzny z roku 2011, tego samego redaktora, czytamy. Rzadkie są liczebniki porządkowe piąci, szóści. Rzadkie, a więc są, istnieją i z punktu widzenia systemu językowego formy te są jak najbardziej poprawne. One są tworzone zgodnie z regułami języka. Możemy ich używać, możemy. Chociaż pewnie utrudnimy sobie w ten sposób życie. Pamiętajmy jednak, że są one odczuwane jako nienaturalne. Niektórzy użytkownicy nadal też uznają je za niepoprawne. Zwłaszcza ci użytkownicy już bardziej wiekowi, przyzwyczajeni do tych wcześniejszych ustaleń normatywnych. Możemy zawsze też oczywiście sięgać po konstrukcje omowne, które możemy powiedzieć są bezpieczniejsze, ale a więc zajęliśmy 5. miejsce, jesteśmy na 6. miejscu. W języku bardziej utrwaliły się te sformułowania, zajęliśmy 8. miejsce, czy jesteśmy na 8. miejscu, ale możemy także powiedzieć, że jesteśmy 8. albo 8. Obie formy są poprawne, choć zdarza się, że jedna z nich jest traktowana jako niepoprawna. Dowolność wyboru daje nam między innymi schematyczny indeks ATERGO, polskich form wyrazowych, Tokarskiego,
którym obecna jest zarówno pierwsza, jak i druga forma. Choć oczywiście znajdziemy takie źródła poprawnościowe, które wskazują tylko na formę uśmi. No i właśnie ja tę formę uśmi wymówiłam bez wahania, natomiast przy tej ósmi musiałam się zatrzymać i zastanowić, jaka tu głosowa realizacja być powinna. Co ciekawe, słowniki ortograficzne żadnej z tych form nie notują, można więc uznać, że mamy dowolność w wyborze pisowni tego słowa. No i właśnie ta jeszcze jedna uwaga, bo na wcześniejszym slajdzie pojawiły się też dwie formy tysięczne i tysiączne. Forma tysięczne jest częstsza, zwłaszcza w znaczeniu bardzo liczny, natomiast w wyrazach dwutysięczny, trzytysięczny, czterotysięczny oczywiście pojawia się wyłącznie ę, ale tysięczne i tysiączne, tysięczne rocznice, a tysiączne właśnie oklaski, brawa, to są te najczęstsze takie połączenia. Tu możliwe jest i jedno, i drugie. No i przechodzimy teraz do kolejnej grupy liczebników, liczebników wielokrotnych. Omawianie ich rozpocznijmy od przywołania tekstów, w których niektóre formy interesujących nas liczebników pojawiły się. Mamy kolędę, pójdźmy wszyscy do stajenki, witaj dwakroć narodzony, a więc dwa razy narodzony. I mamy fragment powieści Andrzeja Sapkowskiego, w której pojawia się, myślę, że o wysokiej frekwencji w mowie potocznej, wyrażenie stokrotne dzięki. A kiedy po nie sięgamy? Kiedy mówimy stokrotne dzięki? Ano wtedy, kiedy chcemy okazać komuś wdzięczność, ogrom naszej wdzięczności, nie kryjąc przy tym no właśnie emocji, tych pozytywnych emocji. Mówimy stokrotnie dziękuję albo stokrotne dzięki. Mówimy też stokrotne zyski, plony, stokrotna zapłata. Niektórzy z nas mogą się jednak wahać, jaka postać jest poprawna. Stokrotnie dziękuję, stokrotne dzięki, czy stukrotnie dziękuję, stukrotne dzięki. Otóż w słownikach odnotowane są obie formy, stukrotnie, stukrotny, ale odsyłani jesteśmy do tych o wyższej frekwencji, częściej stosowanych, a częściej stosowane są stokrotnie, stokrotny. Czyli w słownikach, jeśli pojawia się stukrotnie, stukrotny, no to mamy odesłanie zobacz i wtedy możemy właśnie wywnioskować, że niejako pierwszeństwo daje się tym formom stokrotnie, stokrotne. Te krótkie uwagi o liczebnikach wielokrotnych pozwalają nam oczywiście sformułować już pewne uogólnienie, ale ja zrobiłam taki przeskok mały, bo pominęłam jeden punktor, a więc wrócę do niego jeszcze, bo podobne wahania jak przy stokrotnie, stukrotnie pojawiają się przy innych liczebnikach wielokrotnych. Wielokroć, czy też wyrażenie powielokroć, ale też wielekroć i wyrażenie powielekroć. Jakie tutaj mamy rozstrzygnięcia, jakie zapisy pojawiają się w słownikach? Tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Formy z o w członie tym pierwszym wiele, wielo pojawiają się w języku dużej grupy Polaków pod wpływem dziesiątków wyrazów zaczynających się właśnie od tej cząstki wielo. Wielokrotny, wielokrotność. Forma wielekroć jest wzrostem powstałym z połączenia się, z rośnięcia właśnie liczebnika nieokreślonego wiele i wyrazu kroć o znaczeniu razy. To słowo kroć to historycznie skrócona postać dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika pluralnego krocie. Bliżej nieokreślona wielka liczba czegoś. Jak widać, genetycznie za postać wzorcową trzeba uznać tę z dwoma e, wielekroć. Współczesne słowniki często notują
obie formy dają jednak pierwszeństwo właśnie tej formie starszej, tradycyjnej. Wielekroć po wielekroć. No i jeszcze drobna uwaga, to wyrażenie powielekroć może sprawiać kłopoty ortograficzne. Już tutaj nie zagłębiając się w historię tych zmian ortograficznych, powiem, że wtedy, kiedy wchodziła reforma ortograficzna w 1936 roku, wtedy ustalono między innymi pisownię rozłączną tego połączenia powielekroć, ale kiedy w latach 60., 70. był publikowany słownik pod redakcją Doroszewskiego, słownik języka polskiego, i później był publikowany słownik poprawnej polszczyzny, przy współredakcji tego językoznawcy, to tam znajdujemy zapis łączny, nie rozłączny, tylko łączny. Dzisiaj zdecydowanie powinien być to zapis rozłączny. Zamiast też form zakończonych na kroć posługujemy się często formami synonimicznymi o zakończeniu krotnie, wielokrotnie, dwukrotnie, stokrotnie, tak. No i właśnie te informacje pozwalają nam tak sformułować pewne uogólnienia dotyczące tych liczebników wielokrotnych. One, jak już Państwo się domyślają, oznaczają wielokrotność czegoś. One są częste w takich połączeniach z rzeczownikami typu przyrost, zwiększenie, spadek, zmniejszenie. Wskazują wtedy, ile razy jest coś większe lub mniejsze, ile razy jest większe lub mniejsze zjawisko, którego nazwą jest rzeczownik. Nastąpi dwukrotny przyrost liczby mieszkańców miasta, czyli miasto stanie się dwukrotnie większe. Obecnie te liczebniki wielokrotne są uznawane za przymiotniki bądź za przysłówki. Za przymiotniki uznaje się te zakończone na krotny, sześciokrotny, te zakończone na krotnie, kroć, za przysłówki. No i szybciutko jeszcze liczebniki wielorakie. Na początek teksty. I od razu też powiem, te liczebniki wielorakie rzadko są współcześnie używane. W przepisie sprzed stu kilkudziesięciu lat czytamy między innymi, jeżeli się robi dwojakie lody, a więc jest tu mowa o właśnie o dwojakich lodach, lodach dwóch różnych rodzajów, a nie o podwójnych, to nie jest podwójna porcja, tylko na przykład lody waniliowe i czekoladowe, tak, tutaj były przyrządzane. Natomiast też w balladzie Mickiewicza, Tukaj albo Próba przyjaźni, widzimy te liczebniki wielorakie, trojaka, do zguby droga, ciekawość, łakomstwo, trwoga. To oczywiście do zguby prowadzą trzy drogi, tak? I dzisiaj pewnie uznalibyśmy, że to aktualna podpowiedź, aktualna wskazówka. Co możemy powiedzieć jeszcze o tych liczebnikach wielorakich? Wskazują na wielokrotność cechy obiektu. Część z liczebników wielorakich odmienia się jak przymiotniki, ale też mamy takie nieodmienne dwojako, trojako, wielorako, zachowują się jak przysłówki. No i to, co powiedziałam, są dzisiaj rzadko używane. Częściej powiemy, możemy to zrobić na trzy sposoby, a nie możemy to zrobić trojako. Bardzo dziękuję.